Galaktyka Kurwik została zaatakowana przez groźne fasolki. Powstrzymać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi Kapitan Bloody! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po drobnej przerwie dzisiaj jebiemy sobie drugi czarent. Ze mną jest mój dobry kumpel Stupiderks, lub jak to woli Florek. Florek. A cię jedne. No i dzisiaj przystąpimy do wyzwania Binbuzel. Przypominam, żeby w komentarzach pisać, jakie możemy jeszcze challenge zrobić. To będzie nasz taki kącik challenge'owy, co nie? No i dzisiaj zrobimy sobie Binbuzel. Binbuzel jest troszkę inaczej, to jest z tymi fasolkami, bo to jest coś takiego, że są fasolki, w sensie są kolory. I dany kolor ma dwa smaki. Ma dwa smaki. Jeden dobry, drugi skurwiały. Jeden dobry, a drugi chujowy. No i ogólnie dzisiaj jebniemy sobie to. Oczywiście mamy całe zaopatrzenie, czyli standardowo woda. I woda. I miska. I miska. Tak, gdzieś tam też mamy. Ten. Nie było tym razem robaka, więc specjalnie Stupider poszedł do ogrodu, żeby z jakiegoś złapać. Otwieramy, jest fasolki. Były robaki, nie było cynamonu. Ale nie, chodzi mi o to, że w wiaderku był robak. Aha. Bo tym razem nie było robaka, więc Jupiter specjalnie poszedł do ogródka, żeby sobie wyciągnąć tego robaka. No i dzisiaj ten. No to co, sypię to chyba. Tego jest więcej. Tutaj tak, ogólnie fasolek tych jest trochę więcej. Co nie? Tak to, nie wiem, czy będzie widać. Tak to wygląda. I podobno są smaczniejsze o wiele, co nie? Stupider też się nimi zajada, dniami, nocami. To tak, tu możecie zobaczyć, nie wiem czy złapie ostrość, ale ogólnie rzecz biorąc możecie zobaczyć. Nie będziemy smaki. Dzisiaj mówić jakie są. Ja tak, je znam na pamięć. Nie będziemy mówić jakie są. Po prostu przy każdej fasolce będziecie jakiś mieć podpis. Tu, tam, nie wiem, gdzieś na pewno się pojawi w tym kwadracie. Będzie podpis albo kurwa nie będzie, no i będziecie musieli się domyśleć. Dobra, no to co? To co, też losowanko? Losowanko, tu jest gorzej, bo tutaj nawet jak wylosujemy smak, to nie wiemy jaki, nie? Tak, to tak, tu jest gorzej, bo to jest... A może będziemy czytać po prostu, co to może być? Jakie no to daj. To ja mam, no. Ja mam jeden skurwiały, bo ja mam brązowy i to może być... To tak, no brązowy. Możesz, wiecie co może karma mieć? Dla psa albo pudding czekoladowy. Nie wiem czy wiecie, ulubioną potrawą Stupiderka to jest karma dla psa. Ogólnie sam polecał, żeby zrobić taki challenge właśnie związany z karmą dla psa. Ja natomiast mogę mieć tak, co to jest? Baby wipes to jest... Chusteczki dla dzieci. Chusteczki. Albo kokos, nienawidzę cię. Czyli tak, chusteczki dla dzieci chyba nie będą smakować tak źle. Tak, jak mydło. Tak, mydło daw to takie, tak, wiesz. No. No to mydło już jadłem. Błagam, niech to będzie pudding czekoladowy. Dobra, poczekaj, zdrówko. Nie chcę. Ja już czuję, że to jest karma. Kokos. Nie gryzę. No gryź! Ja pierdolę karma do pana. A nie, ale dzisiaj nie smakuje tak źle. Tak? No bo jak Stupider codziennie już teraz karmą, ogólnie Stupider się... ostatnio było gorsze. Tak? No, nie jest takie złe. Może miałeś popsute jakieś. Nie wiem, ale za trzecim razem na pewno nie będzie dobrze smakować. Ale jebiesz strasznie, weź dmuchnij. O fuj, jak jebiesz! I kurwa. Karma dla psa. Przyznaj się, nie myłeś się i zębów od miesiąca. Od dwóch. Dobra, od dwóch miesięcy, co nie? Poszedł za radą i przestał się myć. Bo jak to się mówi, częste mycie skraca kurwa życie. Uczę się od kapitana, nie? No. Uczę się ode mnie. Kapitan wie co dobre. Dobra. Pierwsza chusteczka. Nie będziesz pisał? Nie. Nie wiesz, to potem będziemy zgadzać. Dobra, nie będziemy. Będziemy ten. Ale ja czuję smaku. A ty co miałeś w końcu? Kokos? Kokos miałem. Lebiemy dalej. No to co, losowanko. Nie bijemy dalej? No ja pierdolę, nie! To weź, rzuć to co znowu, to jest to samo? Nie, czarne, ale też jest dobre. Ja mam, to mi się kojarzy znowu z glutami. Masz gluta albo gruszkę. No, pomału już mi się zaczynają nudzić gluty. Tak? A ja mam kurwa lukrecję albo skunksa. Skunks jest chyba ohydny, co nie? Lukrecja jest ohydny. Lukrecja bo tam jak widziałem te wszystkie w Stanach, to przed skunsami uciekają. Więc mi się wydaje, że mógł być ohydny skunks. Fajnie byłoby mieć takie zwierzątko, co nie? Byś miał skunksa i na przykład... Ktoś cię napada? O, na przykład... Skanem kurwa w ręce. Cześć, chcesz poznać moje zwierzątko? Jeb, skunksem po twarzy! Zamiast, to nie? Ej, oby to była Lukrecja, bo się wkurwię.
A co to jest dziuz? A, gruszka! Albo glut. Albo glut. Ja nie, chcę, nie chcę, nie chcę, Blabi, ratuj. Glut. Skąks. A ci kurwa zaraz huknę. Ale dzisiaj będę twardy, zjem wszystko. Fuj, jak od ciebie jebie. Ogólnie gluty. Ale dobra. Niedobre są, niedobre, strasznie. Dobra, nie, nie dam rady. Tak bardzo. Nie dam rady, kur. Nie, nie, strasznie niedobre. Babciu. Pierdalaj! Ja już mów, pierdolę. Nienawidzi. Daj mi tamtą, tamtą metalową. Dobra. A co się w ogóle nie skrzywiło? No bo chciałem być twardy. A nie miętki. Tak naprawdę tu nie ma wody, to jest woda. Jakby ktoś przypadkiem pomyślał, że to jest woda. Po prostu... Że się alkoholizujemy. No, po prostu z tego wodę pije się bardziej epicko. I smakuje lepiej. Bierz pierwszy teraz. O ja pierdolę, ty... że mam w zębach. To coś ohydnego jest chyba. Dobra, mam taką fasolkę. O, ja mam tą. Czyli tak. Ty masz... Pokaż ten kolor. Tu. Zepsuty ser albo popcorn karmelowy. Zepsuty ser. Wydaje mi się, że zepsuty ser może... Dobrze, jak ser pleśniowy. Powiem tak, jeszcze nie jadłem zepsutego sera, bo gluty już miałem okazję w poprzednim challenge'u jeść. I ja już mam dość glutów, co nie, znudził mi się ten smak. Shubidy lubi zajadać się, bo on codziennie. Co nie, w ogóle on właśnie proponował, żeby zjeść karmę, co nie psią, tak po prostu. Challenge. Na dzień dobry miałem. Karma, ej, zrobimy chyba karmę psia challenge. Ale to musi mieć różne rodzaje. Dobra, pójdziemy, kupimy jakieś bogate, na bogato kupimy. A potem przyniesiemy psa i zobaczymy, czy pies je. A myślałem, że ty to będziesz jadł. Nie no, ty też, ciebie też potęstuję. A ty nie będziesz jadł, ja z psem będę jadł. Co? Ty nie będziesz jadł, ja z psem będę jadł, tak? Na moim miejscu będzie pies, co nie? Ty będziesz tutaj siedział, co nie? I ty zaczniesz tak, hejo, hejo, z tej strony Ściupi, co nie? Dzisiaj będziemy jeść karmę, ze mną jest, jak to się nazywa? Mini Bloody. Mini Bloody, nazwiemy jakoś tego pieska, nie wiem, Rafał. Pies Rafał będzie? Nie, to koń Rafał był. To nie. Masz coś do mnie? On nie ma wcale na imię Rafał, jakby ktoś pytał. Jakby co? To poczekaj, imię dla psa? No, Reksio takie standardowe, czyli na przykład będzie Ściupi, Reksiu i zobaczymy, kto wpierdoli te żarcie. I pewnie Reksiowi będzie smakować, albo nie, Ściupi Dorkowi będzie, a Reksio zaszczeka z obrzydzenia i popatrzy się na ciebie z taką pogardą. Jeb się. To co? Dobra, no to ja mam, a ja mam co? Skarpetę albo Tutti Frutti? No, gdzie masz skarpety? No to. A, faktycznie, skarpeta. Mhm, skarpeta. Nie, dobrze, skarpeta. Ten, popcorn karmelowy. To skarpeta czy Tutti Frutti, kurwa? Skarpeta. Nie wiem. Będziemy musieli to sprawdzić. Zaraz zdejmę buta. Zaraz sprawdzimy. Ale dobra. I Stupiderek spróbuje skarpetę i zobaczymy, tak samo smakuje. Dobre było. No, nie takie złe. Co, miałeś? Serio? Nie, ja miałem bardzo dobry, bo ja miałem ten, karmelowy. Ale ja ciebie kurwa nie znoszę. Do tej pory miałeś co? Kokos? Karmel? I co? I gluta? Gluta miałem. Glut był gluta. Najgorszy na razie był glut, ale... Skunksa psią karmę. Najgorszy glut, ale jeszcze taki w miarę jadalny ogólnie rzecz biorąc. Dobra, no to co? Jebiemy dalej. Kurwa nie! 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 Co to jest? Nie! Znowu psia karma? Albo pudding czekoladowy, nie wiem. Jak to się mówi? Niektórzy mają farta, a niektórzy mają peka. Ja mam farta, chyba. Tutti frutti albo skarpeta. Czyli tak, mam skarpetę. Oczywiście potem sobie porównamy z zwykłą skarpetą. Spróbujemy czy smakuje tak samo. Może już teraz sprawdzę. Tak muszę sobie kurwa z jednej strony fasolkę, z drugiej strony skarpetę. Czekaj! Twoja jest o wiele gorsza niż moja. Mojsza jest lepszejsza. Niż twojsza. Niż twojsza. Nie, bo mojsza. No. Jego skarpetki strasznie jebią. Jak to moje, bo mówią się od 2 miesięcy jednie zmienia, a ja tylko od miesiąca. To ale... wnioski się same nasuwają. No ale koszulkę zmieniłem. No zmienił. Dobra. Takie coś. Jebiemy. Tutti frutti. Dobra.
Czekolada. Jest. Jest. Na razie same dobre smaki mam. No, ja też. Te same dobre. No, oprócz, te gluty trochę były takie średnie, ale dało się zjeść. Jezu, czekolada. To jest tak niepewne, to jest takie straszne, myślę, to jest, to jest takie granie z życiem, nigdy nie wiesz, na jaką fasolkę kurwa trafisz. Niektóre zabijają. Jest też taka fasolka, to nie przeczytał wam Stupider, ale ogólnie jest fasolka z trucizną. No i właśnie jest trucizna albo super zajebisty smak i jak trafisz na truciznę, to umierasz. No i czasem coś umiera, no nie? Bardzo rzadka fasolka, ale mówię ci wam odjazd, co nie? Kto dzisiaj umrze? Nie wiem. No i jeszcze, ja wam jeszcze przeczytam, tu jeszcze jest heroina. Kokaina, marihuanę. Marihuana. Co tu mamy? Smak wódki jest jeszcze. Mogliby zrobić fasolkę z wódą. To by nie było głupie. Wóda jest oczywiście. Ale to wiesz, ta wódka typu Finlandia, żołądkowa, bo każda inaczej smakuje. Krupnik. Boże, to byłoby. Więc to byłoby ohydne, to byłoby. Kurwa. Mam challenge. Co? Rozpoznawanie wódek? Nie, alkomisie z różnych wódek. Przecież... Alkomisie? Wóda to wóda! Smakuje tak samo. No, czyli zajebiście. Jak to powiedział... kto to powiedział? Ten. Oglądałeś tego w szybkę? Ziomala? Co wódę pił? Nie. Nie wiem, poczekaj. Nie pamiętam, jak miałem na imię. Chodzi. Dobra, nieistotne. Wóda to wóda. Smakuje tak samo. Dawaj. Czyli wspaniale. Nie wiesz, losy. Dobra, nie wiem. Znowu coś ohydnego. Barw? To żygi są! Kurwa, no nie! Żygi. Albo brzoskwinie. Ja myślałem, brzoskwinie jesteś stary szczęściarzem i to taki... Ty też masz coś ohydnego. Ty masz... A nie, masz to! Karmel, tylko wiesz, ja ostatnio... Albo ser. Tylko ja ostatnio karmelką wylosowałem, więc ty teraz sera wylosujesz niestety, masz pecha. To jest pora, żeby... Ser jest stupinę... dobry. Tak, dobry jest. Nie wiem, zdrówko. Bang! Kurwa, drzygi na pewno będę. Ja trafiłem na ser. Ja trafiłem na ser, ser jest nie... Boże, jakie to jest ohydne! Ale jak na ser przystało, klei się do zębów. Bądź tak, dla mnie jest dobre. Ohyda! To znaczy, przepyszne! Chyba trafiłem na brzoskwinie, coś czuję! Jest. Tak, ewidentnie, to była brzoskwinia. Ale popsuta brzoskwinia. Czyli dobra, była dobra, zanim ktoś ją zjadł. Ta mina chyba mówi nie. Wszystko. Nie, naprawdę, z całego tego gówna nie polecam wam żygów. I jaj też, ale tu chyba nie ma jaj. Są jest, jaja. O kurwa. I dużo żygów... tego jest. Patrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ty będziesz to jadł. Żygów i jaj nie polecam wam. To jest największe gówno. Dobra, w sumie. A to może być też popcorn masz. No, ja wiem. Jest coś dobrego chyba. O, szlak. To jest chyba pasta do zębów. Pasta do zębów albo jagoda. A ja mam mydło albo kokos. Wiesz co, to jest... Powinno być lajtowo. Chusteczki DAF, to jest to. Pasta do zębów, ale pasta do zębów jest akurat bardzo smaczna. Ale popatrz, ty jeszcze pastą umyjesz zęby, ja mydłem. To nie, pytanie komu będzie mnie jebać z ust. Czujesz pastę? Aha. No jemnij. No, czuć jakbyś zeżarł. No mówię, mydło. Kostkę mydła pieprzyłem. Czyli widzisz, na końcu po prostu zjeść sobie pastę do zębów. Albo i mydło. Gitara! Już nie musisz mieć zębów! Dobra. To jest kolejny miesiąc. Na dwa. O, zielone. Ha! Co masz? Mydło znowu. Ty masz mydło albo kos, a ja mam co? Trawę albo limonkę. A chciałbyś, szczerze mówiąc, spróbowałbym, jak smakuje trawa. A ja nie wiem, czy ja będę miał trawę. Jeszcze są do wylosowania, może ci się trafi. No, dobra, nie wiemy. No, o, trawa. Chyba mydło. A ja trawa. No ale mydło też jest spoko. Trawa też. No, dobra. Ja lubię trawę. Trawa dobra. No ogólnie czasami jak właśnie trzeba skosić trawę, to Stupider podjada. No, na przykład ja mówię, skoś mu trawę, co nie? I on sobie ten robi
tam na przykład przerwy, co nie, tak wiecie, tam klęka do tego całego worka tej trawy i tak podjada sobie. Bo to lubi tak, właśnie. Tak, ja myślałem, że to inaczej działa, tak wiesz, jak się na wrotce za dzieciaka biegało, to nie? Też. Że ktoś łapie za nogi, a ja tylko... To też, on też tak robi, tylko że to jest ten, on tam trochę popracuje i już jest zmęczony, co nie? Za mało trawy. Za mało trawy dają. Dobra, dawaj pierwszy. Dobra, nie wiemy. Nie! Tak! Nie! Ale możesz mieć popcorn maślany. A co to było? Karmel, to był karmelowy popcorn. Tak, a ty masz, tak, a tu masz... A, kukurydza to była. Karma. Kukurydza? Karmel corn, aha, no. A to jest... Buterek popcorn, a to jest karmelowy popcorn. Buterek maślany, przepraszam. Masłowaty. A ja mam mydło, znaczy mam pasło do zajmowanego. To coś chyba musisz powiedzieć. Dobra, ogólnie mieliśmy małą awarię, bateria nam wysiadła, ale już jesteśmy. W tym przełomowym momencie wypadła nam bateria. Oczywiście jesteśmy tu nadal i jebiemy. Nie wiem za co złapać. Za to złap, za to. Kurwa, to jest coś, to jest najochotniejsze. Ale możesz mieć popcorn masztany, módl się. To jest właśnie ta niepewność. Powiem wam tak, to gówno, czyli jajo, jest najochotniejsze ze wszystkich. No ja już jem. Pasta. Tak, trafił, yeah. Dobre, nie? Przełknij, przełknij. Ochyda. A mi przynajmniej pasto pachnie. Mniam, przepyszne. Ogólnie tak. Z całego tego gówna najmniej mi smakuje te jajo. To jest taki ochydny posmak, straszny jest, okropny. Wiesz, że to są cztery jeszcze takie. Ty zjesz je. Nie, losowo. Chodź, jak może pasta będzie. Z tego co, z całego gówna... Mydło. Albo kokos. Karma dla psa albo... Karma dla psów. Czyli karma dla psów albo czekoladowy budynek. Mam nadzieję, że karma dla psów, bo jestem ciekaw, jak zawsze byłem ciekaw, jak smakuje karma dla psów. A Siubier nigdy nie chciał mnie poczęstować, jak byłem u niego na obiedzie. Mal się. Kokos, o. Co masz? Czekoladowy budynek. Nie gadam z tobą. Czyli dzisiaj na spokojnie. Z jajem. Z jajem. No niestety, chciałem bardzo spróbować karmę dla psa, ale dobra, kiedyś padniemy do Siupiderka, to zjemy. Będzie, welcome to Siupiderek, karma dla psa. Tak będzie, dobra. No co, jemy dalej. No jebiemy, jebiemy. Nie. Tak. Nie. Nie. O nie, nie. Lukrecja albo Skunks. I znowu ryzykuję życiem. Ja i tak przegrałem życie, Lukrecja albo Skunks. Nieprawda, to skunks jest lepszy niż zgniłe jajo. Miałeś kiedyś skunksa na twarzy? A czy miałeś zgniłe jajo na twarzy? Nie. Dobra. Raz kozie śmierć. Jebiemy. No kurwa, znowu... Skunks. Nie wiem, albo lukrecja. Ty nie rozpoznajesz takich podstawowych smaków? Dla mnie jedno i drugie jebie tak samo. Fuuu, jak to brzydko wygląda. Jak to brzydko pachnie. Weź, dmuchnij. Znaczy wiesz, to było bardzo pyszne, ale chciałem zostawić trochę dla ciebie. Wiem, później to zjemy. Zostawiam. Dobra, dobra, teraz ja jebię. Błagam, niech to będzie ten popcorn. Według się oplułem. Popcorn. Gówno, nie. Prawda. Popcorn, gówno, prawda? Nie wiem, ale naprawdę, tak, nawet nie wiem. No to jest ohydne po prostu, straszne. Zjedz se skunksa, kurwa. Skunks jest na pewno lepszy niż to. Ej, siubi, nie myłeś się i zębów to nie dmuchaj, dobra? Ale jebie od ciebie tym jajem. Fajnie, co nie? Chcesz trochę? Mam swoje, dziękuję. Teraz ja pierwszy. No nie! Nie! Ej, ale zostawiłbyś mi trochę tego. Dobra, zostawiam ci. Ale ja też już jak z niej wezmę, to już odrzucam. Dobra, brązowe, niech będzie. No już dziękuję. To jest akurat spoko. A mogę skunksa spróbować, jak chcesz. Ale ty nie wiem, czy to był skunks. Dobra, spróbujemy, bo się pomału kończą czarne fasolki, a też chcę spróbować tego skunksa. Ty co możesz mieć? On może mieć znowu karmę dla psów?
Ty też spierdalasz, ty karmę dla psów i skunksy, to twoje ulubione dania, co nie? Mówię, karma dla psów to u niego, jak chcecie. A u ciebie skunks. A u mnie skunks. Myśleliście, jakie mam zwierzątko? To skunksa wam się okazało. No dobra, to takie fasonki. To już jest karma, ja już to czuję. Oczywiście. A co to jest to drugie? Lukrecja. No to Lukrecję mam. Spoko, jeszcze inna czarna fasolka została. To może ostatnia będzie. Głosuj. Nie, okazało się, że ten skunks jest taki zły. Smakuje mi nawet. O, może znowu teraz będę miał muszę karmę dla psów. Mhm. Zielone, trawa albo ten, limonkę. Dobra, no to jebiemy. Trawa znowu. Co masz? Karmę dla psów. A nie, nie jest taka zła, wiesz? Ale wiesz co, po trzeciej to już naprawdę źle wchodzi. No, da się zjeść w sumie. No. Ty mi się dziwisz, że mi smakuje. Teraz już wiem. Czemu? Nie, ale spoko. Nie ma takiej złej, tej. Da się zjeść ogólnie, co nie? Ale psom bym tego nie polecał. No. To ale, bardziej... Ale czekaj, tym normalnym czy tym niebieskim? No, no mówię, to ja tylko Śpiderkowi mogę poradzić. Dobra. Czekaj, ja, wiesz co, ja zrobię chyba konkurs, kurwa. Ten, kto wygra, dostanie zakrwawiony... Pierdol. Nie, dostanie zakrwawiony młotek ode mnie. Dodatkiem jest to, że będzie krew twoja. Tak? Dobra. A to ten, to musiałbym się pociąć i ci krew oddawać, ale to a. byś musiał dużo płacić za moją krew. To mi by płacili. Dobra. O! Proszę, czyli mamy... A, to... Jagoda albo powiem pasta. Tak, jagodę, pasta, cokolwiek głosujemy, to jest po prostu bano. Pasta. Nie masz jagodę pewnie. Pasta. Kurwa, same pasty dali? Może jak na jagody ich nie stać, bo wiesz, to wiesz o co chodzi. Z jagodą to musisz pójść do lasu i nazbierać. Komu się no. będzie chciała? Pasty to każdy w domu ma. Włamali się do pierwszego lepszego, zajebali ta pasty i już fasolki można robić. A jagody? Kto kurwa? Kto kurwa w domu trzyma jagody? Tak normalnie. No czasami trzymają, a to chyba więcej na wsi jest, nie? No tak. Tam na wsi to lubią chyba chodzić do lasu, bo tam nie ma co robić. Dobra. O! Może w końcu będę miał trawę. Dobrze jest. O nie! O! Nie! O! Nie! Żeby ci się kurwa trafiło zgniłe jajo. Żeby ci się trafiło zgniłe jajo. Jajo. Mogę ci huchnąć. Na kuchni. Mhm. Aha, wyżygał! Aby kombinant bladiej wszystko zeżarł. O, fu, faktycznie jajo. Takie typowe jajo. Ja tą wodę, ja pierdolę. Wodę, nie, wodę. A już wypiłeś całą tą? Tak, kurwa. Tu się kończysz. To już? No będzie trzeba zaraz pójść po kolejną butelkę wody. Tam masz drugą wodę, jakbyś chciał. Dobra, spoko. Dobra, jemy trawę. Wiesz co, inaczej jest jak myślisz, że to jest co innego. Co masz? Trawę. Jak nie wiem. Nie, to chyba akurat limonka. A szkoda, bo chciałem trawę spróbować. No. To są trzy zgniłe jaja. Powiedz tak. Mhm. No dobra, teraz zobaczcie, tych fasolek u mnie jest coraz mniej. Pomału się kończą. No jak widzicie, jedzenie fasolek to sama przyjemność. Ściupider jest tutaj naszym kucharzem. I właśnie on ogólnie, oprócz hobbystycznie, zajmuje się właśnie jeszcze przyrządzaniem takich przysmaków. Specyfików. Dokładnie. Na przykład, jedliście kiedyś zupę ze skarpetek? Powinniście spróbować. Jebie, tak wiecie, takie przechodzi z nich taki miesiąc, jebie wszystko do gara, co nie miesza. Oczywiście na mięsie robi. Pełna zupa na mięsie, tam jakaś kura czy coś, ale wiesz, no jebie tych skarpetek, miesza. Ja na przykład, wiecie, zupa skarpetowa. Jedliście. Albo na przykład kiedyś gotował skunksa, zupę skunksa. No to wiecie, jebiecie skunksa do ośrodka.
Najlepiej, żeby skunk się poszczał troszeczkę, to wtedy doda takiego smaczku. Jeb, zupa taka przepyszna, że potem przez mordy ci przez 2 miesiące jedzie. Ja wiem, że białko i proteiny, ale bez przesady. No i ogólnie siupi bardzo lubi takie rzeczy robić, dlatego tak się zajada tymi fasolkami. Właściwie to wszystko do ryja wsadzę. No to co, jebiemy dalej, jebiemy. Co jeszcze? Ja już jakieś chyba lajtowe zostały, co nie? To chyba nie jest lajtowa. Jest, jest, jest. Kurde, dlaczego ja ciągle sobie moją najbardziej nieulubioną? Ale ja też ją miałem. O. A on ma jakąś ten, pastę. Pasta, jagódkę. Tak, ty miałeś pewnie ten popcorn, tylko nie umiesz rozpoznawać smaków. Tak, wiem jak smakuje popcorn. Nie, nie, faktycznie miałeś jajo, bo wyplułeś, no. No. To mogłeś mieć jajo. A ja mam jagodę. O. Pierwszy raz. Nie. Pasta. A mi się by przydał ten popcorn, bo ile można? Nie, no tu nie ma pijar, popcornu! Chcesz trochę pasty? O Jezu, masz wiadro, masz wiadro. Nie, już nie przeszło, spokojnie. Ale mi się nowy zrobił. Przez chwilę. Patrz, jeszcze tego nie połknęłem. Jezu. O, już mam dosyć. Nie wierzę w ciebie. Poczekaj! Góra, daj mi te ręczniki. Jezu. Muszę ręce wytrzeć po prostu. Weź, bo się bo zachrzciłem się po prostu. Tak? I musiałem, wiecie, tak trochę... zachrzciłem się troszeczkę, no. Czekaj. Ja mam pastę do zębów, co ty uciekasz? Czekaj. Chyba mam ładniejszy zapach. Czekaj, ja od teraz siedzę tak. No, to potem, jak już zjemy... Ej, a zostawiłbyś mi trawę? Ja jeszcze trawy nie jadłem. Ale to może nie być trawa. Ale nie ma już innej, daj mi, zostaw mi zieloną. Ja sobie trawę. Ja sobie wylosowałem. Ogólnie, no. Dobra, masz. No. A potem, jak już skończymy, to na końcu zjemy zgniłe jajo i zaprosimy, koleżanki. Masz, daj mi trawę, ja sobie wylosowałem co innego. No to zdrówko. O, jagoda, w końcu jagoda. Nie no, to jest limonka, czyli tam musiała być trawa. No mi się wydawało, że trawa jak limonka smakuje. Czy jadłeś trawę? Tak, czy jadłem trawę. No, to nie ma takiej tragedii. Czyli widzisz, to wcześniejsze to była trawa. Dobra. Kiedy palimy trawę? No po co ty, żeby odpalać trawę? Ale ty głupi jesteś, ciupinie, Boże. No już ma jakiś ten... Dobra, wiesz. Piromańskie zapędy. Pirotechniczne. Pirotechniczne, co nie? Piroman jeden jebany już by trawę podpalał biednym sąsiadom. No. Nie lubię skurwieli. No, była jakieś taka sytuacja. Pamiętam te czasy. I to powinna być, kurwa, retrospekcja taka. Ale nie będzie, pierdol się. Dobra, losem. Nie wiemy. No to już tak, chyba teraz już takie same smaczne zostały. O, widzicie? Psia kupa tym razem. O, mydło. No, psia kupa. Psia kupa nie smakowała tak źle, więc można jeść. Mydło. Budding. Mam czekoladowy budding. Ej, coś jeszcze nie jedliśmy, czy już wszystko jedliśmy? Ja jeszcze skunksa nie jadłem. Jadłeś skunksa. Brzoskwini. Ale nie, jest tych złych. Skunksa nie jadłeś? Sera nie jadłeś? No nie. A sera jeszcze mamy? Coś jeszcze jest. Jest jeszcze jedna. No. Skarpetek nie jadłeś? Jadłem. Nie jadłem. Bo miałem tutaj frutti. Dobra. Wymieciny jadłeś. Dobra, daj, to ja teraz skunksa sobie zjem, dobra? Oj, to skunks jest. Mamy nie, bo tu mi zostawiłeś taki wybór chilowy. To wy sobie psią karmię, przecież jesteś przyzwyczajony do tego smaku. Tutti frutti albo skarpetki. Dobra, to jemy mnie teraz skunksa. Mam nadzieję, że to będzie skunks, bo jeszcze nie jadłem. Chcę spróbować, jak smakuje. Poczuć skarpety. Się skórze Jupitera. Dobre są? Smakuje jak twoja zupa, czy nie? No ja, moja zupa jest lepsza, bo jest na mięsie. No, bo on robi jeszcze, dodaje tam kostkę knor jeszcze, żeby dodać smaku tym skarpetom. A to naprawdę takie, kurwa, wychodzone przez miesiąc skarpety. Takie wychodzone przez miesiąc chyba, co nie? No. Skunks. No jest paskudny. No, jak gniały. Nie, i tak jajka są najgorsze z tego wszystkiego. No, ale i tak jest paskudny. No, taki dziwny ma posmaczek, co nie? Taki skunksowaty, ale ja nie wiem jak skunk smakuje, bo nigdy nie próbowałem. Ale jebiesz, o ja pierdolę, nie. No. O Jezu. Na rogu nie,
Mogło być gorzej. Nie, nie mogło być. Kurwa, mów do ręki. Stupider jest zazdrosny, bo zjadłem już wszystkie skunksy. Ot taka prawda. No zaraz jakieś te załamanie nerwowe przeżyje. Czekaj. Dobrze, zostało tu już tam naprawdę niewiele skarpetek. Znaczy, dwa sole. Poczekaj, co ja chciałem spróbować? Ten cheese, który to jest cheese? To jest to, tak? Mhm. Teraz to spróbuję, bo ja chcę spróbować ten popsuty ser, dobra? Bo ja zaryzykuję z brzoskwinią i żygami. O kurwa, ja już jestem hardcore. Ja już żygi jadłem, no to co, zróbeczko. Bęk! No po prostu kurwa no nie. Popsuty ser, ale nie jest taki zły. Żygi? Jak, na szerdę? No, miałem być. Pomyśl jak po wódzie żygałeś. Też było podobnie. Ja nie jestem jak Olek, ja nie żygam po wódzie. No. On po piwach żyje. Jednym właściwie. No dobra, pół. No dobra, zjadłem już to. Spoko, no ma tragedii. Dobra, co jeszcze zostało? Tak. Weź sobie to białe. Nie, pierdol się, te białe nie bierzemy. Ogólnie tak, zostały nam trzy smaki. Nie wiem, czy to będzie widać. Zostały nam trzy smaki. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli mamy tak, jajo nam zostały, skarpetki i psia karma. Z czego ta psia karma. No i skarpetki chyba najlepiej widzą. Dobra, ja sobie skarpetkę teraz wezmę. Nie. Psia karma. No, ulubiony przyprawa tego Stupiderka, zawsze właśnie jak robi potrawy. Szkoda, gadać jest. Kurwa, no znowu, no trzeci raz. Oj. Patrz co zrobiłeś. Ty, chuliganie. Sorry. Dobra. No znowu. Stupider ogólnie zawsze wiecie, jak czasami chce dodać sobie na przykład czegoś, na przykład potrawy i czegoś brakuje. To wiecie co można zrobić? Bierzecie fasolkę, jebiecie ją, na przykład piersiówką, rozdrabniacie i posypujecie potrawę i od razu lepsza. Stupider tak właśnie robi. A ja jem skarpetki. Nie, tutti frutti. Dobre tutti frutti. No jak mi smakuje. Nadal skarpetek jeszcze nie jadłem. Ale zostały dwie fasolki ze skarpetkami. To mi zostaw je, to ja sobie poczęstuję. Spróbuj sobie zgniłego jaja może. Już wiesz co, ja za każdym razem jak jadłem zgniłe jajo, to było zgniłe jajo, więc może teraz będzie coś innego. Warto zaryzykować. Masz 50% szans. No. No wiesz co, byś mi zostawił skarpetki. No dobra, ja też wezmę sobie skarpetki, bo chcę te skarpetki wypróbować, więc je bierzemy znowu skarpetki. No kurwa, znowu skarpeta? Tyle ze skarpeta, ale ona... Nie, bo... Nie, czekaj. O, skarpeta jest? Chłost, ale jakaś taka... Ale to ma bardzo ta skarpeta. Jak tutti frutti. A nie, tutti frutti ma taki bardzo wyrazisty smak. No, to skarpeta. Jak dla mnie skarpety smakują jak tutti frutti, tylko z takim trochę mniejszym natężeniem. No. A! Ogólnie po lajtowości. Po jednej takiej, czekaj. Nie. Tak. Dobra. Zostały nam po jednej takiej i jednej takiej. Tak. Od której zacząłem? Od brązowej. Od gorszej, czyli... Nie, od brązowej. Przynieś tam tą wodę. Już. Dobra. Ty... Ale śmierdzi ten skunks tutaj co leży. Weź mi trochę wody na niej. Słyszysz? To weź to wyjeb. Muszę. Albo zjedz to, wiesz. Nie, dobra, Stupider to zje po prostu. Jest już po nagraniu, bo ogólnie potem jak wypluję coś to zjadę to wszystko, wiecie? Ja nie lubię marnować rzeczy. No, żeby się nie zmarnowało. No nie po to kupiliśmy, zapłaciliśmy za to gruby hajs. No, takie fasolki to ile? To, nie wiem, 300 zł. No. Ja będę kichał, czyli prawda. Dobra. Od brązowej. Nie, ja nie będę ja się nie zostawię na końcu. Bang. Gdzie to się skończy dla mnie, ja to czuję. Kurwa jajo. Nie jajo, uff. Nie wierzę, pierwszy jajo. Raz. Zjadłem. Tak, jajo. Pierwszy raz, nie no, chyba jedno. Przełknąłem to, Jezu, czekaj, bo mi się zwraca.
Jedyna fasolka, ale nie na mnie, kurwa. Nie no, żartuję, ale o Jezu. Ej, pierwsza fasolka z tych żółtych. W końcu to był ten popcorn jebany. Czemu dałem ci tamtą? A mogłeś się wymienić. Spierdale. No. O Jezu, ale mnie... Czekaj, bo mnie cofa. Dobra. I została nam już tam lajtowa, czyli psia karma, ewentualnie pudding. Wiadomo, na co stupidę trafi. Na psią karmę. Łaf, 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 łaf. No kurwa, nie! Nie, nie i nie. Psia karma. No. A nie, to da się zjeść. Takie specyficzne jest, ale da się zjeść ogólnie. Znaczy jak się zje tego dużo, to może się od niej chęcić trochę, co nie? Jak człowiek tego dużo je. Ja będę teraz tak osiedział, nie? Całą podróż. Teraz będzie, no jak będzie wracać, po prostu załamka będzie. Boję się, że tego psychicznie może nie przeżyć człowiek. No trudno, jebie nas to. Ja bym powiedział w skrócie, że my jebiemy tym. No. Mówię, zalecenia lekarza. Próbujcie to w domu. I tak właśnie kończy się ten challenge. Elegancko, jak widzicie. Tym razem nie będziemy otwierać wody, bo nie ma sensu otwierać na razie nowej flaszki. A nie mamy poprzedniej, bo już wypiliśmy. Więc ogólnie rzecz biorąc, zakończymy to w tym akcencie. Tak właśnie prezentowało się Bean Boozle. Zajebista zabawa, jak widzicie, zajebisty obiad, co nie, już teraz jesteśmy. Ja już dzisiaj nic nie przełknę. Jesteśmy już najedzeni, jesteśmy po prostu spragnieni wrażeń i po prostu jest zajebiście. No co, no i teraz tak, co możecie zrobić? No, mam nadzieję, że odcinek się podobał, tam, nie wiem, możecie wykazać, pokazać w komentarzach, jak zajebiście wam się podobało. No i oczywiście piszcie. To czekamy dalej na ten, na pomysły, nie? Tak, i trzaskajcie pomysły pod, standardowo trzaskajcie pomysły. No i nie wiem, może zrobimy jak na przykład jakieś jedzenie ziemi, co nie, albo na przykład jedzenie żygów, psiej nie, karmy. Nie, nie, nie. Ta, zepsute jaj. Z miłych jaj jedzenie. Wiem co zrobimy. Nie wiem skąd to ściągnę, ale ściągnę. Ściągnę specjalnie dla ciebie z Chin to stuletnie jajo. One jest kurwa zielone w środku całe. I to jedzą normalnie? To jedzą normalnie, to jest przysmak. W Chinach to jest przysmak, stuletnie jajo. Naprawdę? No. Ej, smakuje im to? No. To jakiś taki degustacyjny chyba będzie odcinek. Degustacja. Odcinek degustacyjny. Najgorsze smaki świata. A jest takie coś? Nie, ale możemy zrobić. Ej, te robaki możemy zamówić. Robaki są dobre. Też taki degustacyjny odcineczek. Możemy. Dobra. Najgorsze smaki to świata. To byłoby tyle. No trzymajcie to, się. Galaktyka Kurwik znowu została uratowana. Odcineczek mam nadzieję, że się podobał. Elo, elo.